Vlogmas dzień 23. Obiecałam wam, że następnym razem będziemy się widzieć już z nowego stanu, a tymczasem jestem jeszcze na kanapie. Jest godzina 23:50 i zaraz będziemy się szykować do wyjścia. Co prawda mieliśmy wstać o 1 w nocy i wyjechać o 2, ale Russell o godzinie 20:30 wstał do toalety i mnie obudził, a ja niestety nie mam daru usypiania ponownie w środku nocy. Jeżeli chodzi o poranek, możecie mnie obudzić o 6, 7, 8, 9 i ja mogę dalej wrócić do spania i mi to absolutnie nie przeszkadza. Ale jeżeli obudzę się o 21, 22 albo nawet 1 w nocy, no to mam gwarancję, że nie będę w stanie wrócić ponownie do spania przez przynajmniej kilka następnych godzin. Zrobiłam sałatkę z tego, co było w lodówce. Wrzuciłam parę rzeczy z mieszkania, muszę jeszcze tylko spakować wodę i jedzenie psa i tak naprawdę komputer i to tyle. Więc pokażę wam, co ze sobą mamy. W trasę zabieram moją torebkę. Tutaj mam tylko najważniejsze rzeczy. Komputer muszę jeszcze dopakować, ale chyba będę go miała przy sobie. Tutaj mamy prezenty numer 1, prezenty numer 2. Prezent Russella, którego nie możemy zapomnieć, więc to są nasze świąteczne rzeczy. Ta torba z Zary właśnie ma w sobie jedzenie i wodę, więc jedzie z nami w samochodzie. Ta torba ma kosmetyki i karmę psa. Tak, twoją karmę, piesku. Więc ona właśnie dopiero jadła śniadanie, więc to jeszcze musimy dopakować. Ja wypiłam moją kawę jakieś 2 godziny temu, więc powiedzmy, że jestem rzeźka, świeża i gotowa do drogi. Jest 3 nad ranem, mamy pierwszy postój ze sobą, szukaliśmy toalety. Wszystkie stacje przez jakieś 10 km były zamknięte i właśnie ta jest jako pierwsza otwarta. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem przerażona, jeżeli chodzi o pająki i poszłam do toalety. I kiedy za bardzo nie miałam jak wyjść z toalety, zobaczyłam, że chodzi pająk taki mały, bo mały, ale chodził w kabinie pająk, więc byłam przerażona, ale przeżyłam. Ktoś ma przerwę na przekąskę, tak? Co takiego zjadłaś, co? I gave her a snack. Who was too tired to drive? You. What are you talking about? I switched you. It's not what I remember. I've been driving for like, what time is it, like 5 hours? You were driving since 1:20. Till 6:20. Till 6:26. 4:50. And then I was driving for 1.5 hours. Próbuję nie trząść kamerą, ale jak widzicie, na klipach droga jest dość połatana i buja nami. Na zmianę, teraz ja prowadzę. Zatrzymaliśmy się na stacji i weszliśmy do środka. Leciała piosenka, która teraz mi została w głowie i będę sobie przez kilka następnych godzin nucić You Better Watch Out, You Better Not Cry. Nie wiem dlaczego, ale w Luizjanie prawie na każdej stacji, na której się zatrzymujemy, jest kasyno. Tutaj mamy naszą ulubioną stację Loves. Najczęściej ich toalety są czyściutkie, a tu od razu kasyno Gator's Den. Także gdyby ktoś miał ochotę, zapraszamy. Tak ogólnie to jeszcze przed nami dokładnie 10 godzin samej drogi. O, Russell zrobił małe zakupy. What's up? What did you get?
Is that for you and for me? For both, I guess. I don't care. Oh. But, yeah. Did you want anything? Like, I told you I wanted the Red Bull, but that works. You want a Red Bull? They have Red Bulls in there. That works. Like, let's see if it's good. Because it's energizing. So, right? Yeah. With just the right amount of kick. It's good. It tastes like Fanta. I'm telling you why Santa Claus is coming. T-Bob sent you Hollywood Richard Monster, 7777 Florida Boulevard. Remember, you always get your money for Hollywood Richard. Why are the lights on? Because I'm from Poland. You know the lights are always on, right? Anyway, regardless of the interior lights. I just feel better when the lights are all the way on, okay? Moi drodzy, limit jest 60 mili na godzinę i tylko ja jadę w limicie. The speed limit is 60 and like I'm the only one. It follows the rules? Wybiła równo godzina 14 i przyszedł czas na lunch. Tutaj mamy mojego veggie burgera. Tutaj Whopper Russell'a. Godziny i Google powiedział, że mamy stać w korku przez 8 minut. No i faktycznie jest ciasno, powiedziałabym, i co chwilę się lekko zatrzymujemy, ale jechać jedziemy, więc nie jest źle. Jesteśmy w Tampie, dzieli nas dosłownie 10 minut. Jest po północy naszego czasu w Teksasie, po pierwszej w nocy, więc jak się domyślacie, dzisiaj już nie zdążyłam edytować. Niestety pojawi się z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że podobał Wam się nasz vlog z podróży. Jesteśmy już na Florydzie, mamy, jak to na Florydę przystało, morski klimat pokoju. Jesteśmy u teściów. No i właśnie Russell przyniósł rzeczy i idę się myć. Także dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Pa, pa!